gdzie się wszyscy podzieli? Szkoda na nich łaski boskiej. Błogosławieństwo i chwała dla ciebie, dobry człowieku. Czy zaszczycisz mnie swoją obecnością przy moim skromnym stole? Błogosławieństwo ludziom dobrej woli, ale chwała niech będzie tylko Bogu. Karczmarzu, jeszcze jeden kufel. Przyjmuję twoje zaproszenie, dobry człowieku, ale poproszę tylko wodę. Dziwny z ciebie zakonnik. Karczmarzu, dwa kufle. Jeżeli pijesz tylko wodę, to pewnie zwiastujesz wino. Cóż za świątobliwy, kościelny człowiek. Świątobliwy? Ponieważ nie dogadzam sobie piciem i hulankami? Czy masz pojęcie o tym, co mieszka w człowieku? Ależ oczywiście, jego dusza. Ale ty nie wyglądasz jak człowiek, którego pokazywali ostatnio w komedii na rynku. Ten brat wyszedł od ladacznicy oknem bez swojego habitu. Lepiej by było skupić się na wznioślejszych sprawach, niż na takich pustych błazeństwach. Musisz mieć sporo na głowie, jeśli tak stanowczo opowiadasz się przeciwko rozrywce. Nie marnuję dnia. Zwiastuję w klasztorze i kościele. I co jeszcze? Wiele rzeczy. Prowadzę wykłady o apostole Pawle i psalmach. I co jeszcze? Ty, Marcinie Lutrze, jako jeden z pięciu profesorów naszego uniwersytetu, teraz masz nie tylko środki i możliwości, ale również obowiązek, by szerzyć słowo naszego Pana zarówno wśród uczonych, jak i niepiśmiennych, z głową pochyloną przed autorytetem i urzędem Kościoła Chrystusa. Hej, panie, dokąd odpłynąłeś? Ja piję, on jest pijany. Może zbadasz też naszą krowę, skoro jesteś doktorem. Wybacz mi moje zachowanie. To twoja wina, piję za nas obu. Jedni drugich brzemiona noście cierpliwie, jak mówi święta księga. Dziękuję ci z całego serca, że wytrwałeś w tak uciążliwej próbie zamiast mnie. Do dna! Od razu widzę, że jesteś świątobliwym, wielkim człowiekiem. Nikt nie odnajdzie zbawienia przez uczynki. Nikt, powiadasz? Czyż nie powinniśmy wieść bogobojnego życia? Oczywiście, że powinniśmy, ale bez łaski niczego nie osiągniemy. Słuchaj, słyszałeś o kaznodziei nazwiskiem Tetzel? A któż nie słyszał o Tetzlu? To szlachetny człowiek. Smukły jak topola, a gdy się pojawia, dzwony dzwonią, ludzie krzyczą Hosanna! Konie tańczą, ich złote uzdy podźwiękują. Wjeżdża dwukołówka ze złotymi szprychami. Dzieci rozrzucają płatki róż, harfy grają. A za nimi niosą czerwony krzyż papieski i wiele krwisto-czerwonych flag. I tak jak dzieci rozrzucają płatki róż, tak on rozrzuca pocieszenie dla wszystkich na swojej drodze. A o czym potem on mówi, dobry człowieku? O mocy papieskiego krzyża. Nigdy bym nie pomyślał, że może być coś potężniejszego od krzyża Chrystusa. Krzyż papieski unieważnia wszystkie grzechy. Być może on uważa się za Boga. Sam Bóg nie mógłby być większy. Tetzel wie wszystko i ma lek na wszystko. On otwiera wszystkie wrzody. Usuwa wszelkie martwice. Uzdrawia bolące kości i słabe stawy. Czy dokonał już cudownego uzdrowienia? Okazał łaskę większej liczbie grzeszników niż święty Piotr. Sam tak powiedział. Tłumy tłoczyły się wokół niego. Przyniósł ułaskawienie w ogromnych, żelaznych skrzyniach. Przebaczenie w skrzyniach? Niech moje oczy spłoną, jeśli kłamie. Najwyższy urząd papieski ustanowił następujące ceny za przebaczenie. To jest targowanie się o cenę pańskiej łaski. Mylisz się, dobry człowieku. Jego świątobliwość papież posłał tego kaznodzieję, by nam pomógł.
Opowiedział nam, jak ci, których kochamy, a którzy odeszli z tego świata, płoną i cierpią w piekle. Widziałem moich biednych rodziców. Nie żałuję im tego złota, które wydałem, ale wiesz, teraz mam ochotę tańczyć. Panie, miej litość. Tak właśnie. Wlokłem się jak nieszczęsny trędowaty. Moja świadomość była ciężka od wiedzy o wielu moich grzechach. Żaden Bóg mi nigdy nie wybaczy, tak myślałem. I spójrz teraz na mnie. Jestem czysty jak trędowaty Naaman. Wszystkie moje kończyny lśnią. Jestem czysty jak nowonarodzone dziecko. Część majątku mojego ojca, którą ukradłem bratu, została spłacona. Cudzołóstwo z chłopką spłacone. We wstydliwym napadzie gniewu zabiłem swojego sługę. Nawiedzał mnie każdej nocy. Siadał na mojej klatce piersiowej i wydawał dźwięki trąby. To też spłaciłem. Kazałem moim parobkom, by ukradli sąsiadowi jego stado i udusili jego pasterza. Też spłaciłem. Wystarczy, dobry człowieku. Wszyscy na nas patrzą, a ja nie jestem twoim spowiednikiem. Jak mam nie mówić, bracie, skoro pan dał mi uwolnienie? Czy ty myślisz, że Bóg jest kupcem, z którym możesz dobić targu? Ale napisano, że on wszystko przebacza! I tak jest, ale tylko wtedy, gdy pokuta jest szczera. Wyłącznie z dobroci swojej łaski, gorzkiego cierpienia i śmierci jego syna. Nie da się tego wymienić na kilka złotych monet. Obawiam się, dobry człowieku, że Bóg, którego czcisz, to mammon. Dziwny z ciebie zakonnik. Milcz już. Podważasz w wątpliwość święte słowo papieża? Nauczanie Tesla? Czystość moich intencji? Wybacz mi, nie chciałem cię urazić. Wiesz, gdzie znajdę Tesla? Czyżbyś przypomniał sobie swoje grzechy? Chcesz kupić przebaczenie? Późno odzyskałeś rozum, bracie. Jego już dawno nie ma. Milcz już. Pomóż mi, panie. Przy mnie gonią. Pomóż mi się ukryć. Uratuj mnie. Zakładam, że jesteś warty swojej zapłaty. Jestem niewinny. Przysięgam. Nie przysięgaj. Bóg nie chce, żeby ludzie przysięgali. Pawie tędy. Co za świnia. Złamie mu kark. Kręcę jak kurze. Szybko biega jak na zakonnika. Ci zakonnicy przynoszą pociechę tylko swoim brzuchom. Dobry człowieku. Widziałeś, jak ktoś tędy biegnie? Kim jest ten człowiek? Jestem doktorem z zakonu świętego Augustyna. To jest mój brat w służbie. Towarzyszy mi w podróży. Chłopcze, ukłoń się strażnikom więziennym. Laudetur Jezus Chrystus. Jezus, Jezus. Amen. Pozwólmy im iść dalej. Bracie, dlaczego uciekłeś ze świętych więzów? Nie uciekłem. Nie zaczynaj od kłamstwa. Pan jest tutaj i cię słyszy. Nie mógłbym znieść takiego życia. Ślubowałeś i oddałeś życie w Boże ręce. Tak, ale inaczej to sobie wyobrażałem. Skandale muszą istnieć, ale biada tym, którzy je wywołują. Nikomu nie życzę krzywdy, chcę tylko żyć jak wszyscy. Nie dziwi to, że upadamy. Dziwi to, gdy ktoś znowu powstanie. Ścieżka do łaski teraz otworzyła się przed tobą. To mnie zadziwia. Wiatr ugina chwiejną trzcinę. Czy człowiekowi się wydaje, że nigdy się nie ugnie? Nie zaznasz pokoju, dopóki nie spojrzysz w oczy Panu. Dziękuję. Niech Pan cię błogosławi. Będę potrzebował tego błogosławieństwa. Boję się tego, co chcę zrobić. Jego Ekscelencja arcybiskup Moguncji, dobry pasterz Kościoła z Bożej łaski, mądry namiestnik ludzkich dusz. Z należnym szacunkiem i właściwą pokorą sam nie słyszałem kaznodziei Tetzla, który zwiastuje z upoważnienia dworu papieskiego, ale widziałem szkody, jakie wyrządził prostym duszom. Twierdzenie, że krzyż papieski jest potężniejszy od krzyża Chrystusa, jego własne słowo jako kaznodziei potężniejsze od Bożego Słowa, jego nauczanie potężniejsze od nauczania świętego Piotra. Zakorzeniają się niebezpieczne, fałszywe doktryny. Boża łaska jest wystawiana na sprzedaż. Proszę o rozważenie cofnięcia jego upoważnień. Oddany waszej dyskrecji i mądrości, wasz najbardziej uniżony sługa, niegodny brat w naszym Panu Jezusie Chrystusie, Marcin Luter.
Processus inhibitorius. Mam milczeć? Niech ten, kto się boi, siedzi cicho. Ja nie mam się czego bać. Stoję przed Bogiem. Duch Pana jest nade mną. Kogo mam się lękać? Gdy Pan i Mistrz nasz, Jezus Chrystus, powiada pokutujcie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. Papież nie chce ani nie może odpuszczać kar za grzechy. Ustawy kościelne traktujące o nakładanej pokucie dotyczą tylko żywych. Gdy grosz w skrzynce brzęknie, urosnąć może skąpstwo i chęć zysku. Nikt nie jest pewny, czy jego żal był szczery. Papież słusznie niełaską i klątwą karze tych, którzy podstępnie działają na szkodę odpustów. Lepiej wspierać ubogich lub pomagać potrzebującym, niż kupować odpusty. Solus Christus. Tylko Chrystus. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.